Zapiszę teraz wzór funkcji liniowej. W zadaniu dane są współczynniki a i b, więc podstawię te liczby do wzoru funkcji liniowej. I zobacz, co tutaj otrzymamy. Jeżeli wymnożymy x przez liczbę 0, to x znika. Zostaje tylko ta jedynka na końcu. Na podstawie tego wzoru narysujmy teraz wykres. Zauważ, że jeśli w miejsce x podstawisz dowolne liczby, na przykład weźmy liczby całkowite, minus 1 i 1, to dla tych dwóch argumentów, dla tych dwóch x-ów wartość będzie stała. Będzie ciągle taka sama. Gdybyśmy wstawili na przykład minus 2 i 2, to też otrzymamy wartość równą 1 dla tych argumentów. No więc zobacz, jak będzie wyglądał wykres. Dla argumentu równego minus 1 otrzymujemy wartość równą 1, czyli jest to punkt o współrzędnych minus 1, 1. Gdybym podstawił w miejsce x 0, to otrzymam wartość równą 1. Gdy podstawię w miejsce x 1, to otrzymam wartość równą 1. I tak dalej. Czyli tutaj powinniśmy zapamiętać, że gdy współczynnik a w funkcji liniowej jest równy 0, to wówczas taka funkcja jest funkcją stałą. No i w tym jednym konkretnym przypadku wykres funkcji wygląda właśnie w taki sposób. Za chwilkę odcinki z kolejnymi przykładami.